Poranna loża radiowa. W studiu mamy już obiecanego gościa. Z nami jest Sławomir Płosowski, wojewoda opolski. Dzień dobry, panie wojewoda. Dzień dobry państwu. Mamy piątek, ale będziemy mówić o tym, co się wydarzy w niedzielę, 1 sierpnia. Dwie ważne sprawy. Najpierw szczepienia przy opolskich parafiach, później uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zacznijmy od pierwszego tematu i właściwie wracamy do rozwiązania majówkowego, kiedy to przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim był namiot, można było właściwie z ulicy przyjść i zaszczepić się. Teraz takie punkty będą w kilku miejscach w naszym regionie. Tak, chciałem zacząć od podziękowań pod adresem księdza biskupa Czai. To dzięki jego przychylności, dzięki przychylności księżom w tych parafiach, gdzie odbędą się szczepionki, możemy taką akcję zainicjować. Mam nadzieję zainicjować w województwie opolskim pierwsze 10 parafii w naszym województwie, a właściwie w naszej diecezji, bo to się, te granice się nie pokrywają, nie ma tam powiatu namysłowskiego i brzeskiego, to diecezja wrocławska, ale w naszej diecezji, w pozostałych powiatach, w tych parafiach będziemy prowadzić akcję szczepień od godziny 7 do godziny 14 w niedzielę 1 sierpnia. Wszystkich parafian zapraszamy, a księżom już w tej chwili z góry dziękuję. Liczę na to, że w czasie tych mszy świętych tego dnia 1 sierpnia w tą niedzielę będą zachęcali swoich wiernych parafian do tego, żeby zajrzeli do tego namiotu, ażeby się zaszczepili. Tylko szczepionka może nam dać nam poczucie bezpieczeństwa i uchronić przed czwartą falą koronawirusa. No już bardzo wychodzimy do społeczeństwa, do ludzi, bo teraz szczepimy się w przychodniach, w różnych miejscach, a teraz no, właściwie wszędzie. No, używamy wszystkich dostępnych metod i środków. Ja jako wojewoda po kilku burzach mózgu urzędników realizujemy wielokierunkowe działania, żeby zachęcić Opolan do szczepienia, między innymi oklejone samochody Urzędu Wojewódzkiego, między innymi 15 sierpnia w Dzień Wojska Polskiego w Brzegu w Pułku Saperów, dzięki uprzejmości dowódcy Pułku Saperów, współpracy ze wszystkimi służbami, będziemy mieli wielki popołudniowy piknik wojskowy z chlebem wypiekanym przez piec wojskowy, z grochówką, ale tam również clue sprawy będą szczepienia. To wszystko robimy po to, ażeby zachęcić w ten sposób ludzi, w tym wypadku brzeżan, mieszkańców powiatu brzeskiego, ale też gości, bo liczymy, że ten piknik z pokazem sprzętu, z pokazem sprawności policyjnej, wojskowej, strażackiej przyciągnie wiele, wiele osób, które równocześnie skorzystają z tej możliwości, żeby się zaszczepić. Na wszystkie te punkty będziemy robili wszystko, żeby zorganizować jednodawkową, wygodną szczepionkę Johnson & Johnson, tak żeby no, odsetek wyszczepialności w naszym województwie wzrósł. Ja mam taką nadzieję, że do niedzieli, do 15 sierpnia osiągniemy okrągły milion, bo w tej chwili mamy 800 bodajże 40 tysięcy, także brakuje nam te trochę do tego miliona. Mam nadzieję, że w Brzegu będziemy mogli świętować milionowego zaszczepionego w województwie opolskim, czego sobie i wszystkim państwu życzę. A na 1 sierpnia ile mamy przewidzianych dawek w tych poszczególnych miejscach? Pani redaktor, dawek jest nieograniczona ilość. To już minęły te czasy, gdzie ludzie denerwowali się na siebie, że ktoś kogoś wyprzedził w kolejce po szczepionkę. W tej chwili szczepionki czekają. My się obawiamy jednego, żeby te szczepionki nam się nie zmarnowały, bo one mają odpowiednią używalność, czyli datę do przydatności do użytku. Dlatego szczepionek u nas jest naprawdę dostatek, aż nadmiar, powiedziałbym. Tutaj mamy zabezpieczenie stuprocentowe, zwłaszcza tej szczepionki Johnson & Johnson, tej wygodnej, oczekiwanej, poszukiwanej, ale i Pfizer, i Moderna, wszystkie one będą dostępne, będzie można się zaszczepić. Zapraszam wszystkich państwa pod parafię, w tych 10 parafiach w województwie opolskim. Mam nadzieję też, że dzięki współpracy dobrej z księdzem biskupem w kolejną niedzielę uda się odwiedzić kolejne 10 parafii i w ten sposób będziemy tą akcję prowadzić dalej. Panie wojewoda, ja się zastanawiam, jak do akcji szczepień namawiać osoby w różnym wieku, ale zdaje się, że chyba największy problem jest z osobami młodymi, takimi, którym się wydaje, że są no nieśmiertelne, mówiąc krótko. No tak, tutaj... Co tutaj można zrobić? Tutaj zamierzam zrobić w drugiej połowie sierpnia taką debatę i zaprosić do udziału w tej debacie te osoby, które przechodziły COVID-a,
i przechodziły w ten sposób, że były gotowe już do sporządzania testamentu. Są takie osoby, wstępnie z nimi rozmawiałem, są to osoby publiczne, nawet liderzy swoich społeczności lokalnych, bo my możemy sobie tutaj mówić, przekonywać, zachęcać, opowiadać i tak dalej. Moim zdaniem do ludzi docierają przykłady. Jeżeli wysłuchają... Opowieści z życia wzięte. Jeżeli wysłuchają młodego człowieka, młodego faceta, który miał saturację na poziomie 80 parę i miał takie momenty, gdzie tracił świadomość i w tym momencie prosił pielęgniarki o podanie kartki i ołówka, dlatego że nie sporządził jeszcze testamentu i nie wie, co komu będzie przypadało, to może takie właśnie opowieści, autentyczne opowieści będą przekonywały. Ja w pierwszej chwili chciałem zaprosić do debaty członków Rady Naukowej przy premierze, między innymi pana profesora Horbana, no ale znowu, no inaczej naukowcy do tego podchodzą i inaczej ludzie wysłuchują naukowców, a inaczej wysłuchują takich przypadków bezpośrednich ludzi, opowieści, jak to było prawie po tamtej stronie. Mhm. Może przesadzam w tej chwili prawie po tamtej stronie, no ale jak już ktoś szykuje się do spisania testamentu, to już naprawdę młody człowiek, prosząc o kartkę i ołówek, to już nie są żarty. Ale to ja mogę sama po swoim przykładzie też potwierdzić, bo z początku obserwowałam jakby tę sytuację. Dopiero też niedawno się zaszczepiłam, ale właśnie po takich historiach, kiedy człowiek słyszy coś takiego i zdaje sobie z tego sprawę, jakby dociera to w końcu, no to wtedy podejmuje jednak te działania szczepionkowe. Pani redaktor, ja w tym okresie szczytu trzeciej fali byłem taką osobą, która miała kontakt ze szpitalem tymczasowym i kilkanaście razy no, byłem prosiony przez zwykłych mieszkańców naszego województwa. No nie mogli się tam dodzwonić, dodzwaniali się do mnie, no bo do wojewody, a mój telefon jest znany publicznie. I dzwonili do mnie, no jak tam z tatą, jak tam z wujkiem, który udał się do szpitala tymczasowego, był zawieziony tam karetką, jaki jest jego stan zdrowia. Proszę mi wierzyć, że ja nie miałem przygotowania do informowania o trudnych sytuacjach, ale w wielu, wielu, wielu przypadkach no, podawałem tą informację, której rodziny nie chciałyby usłyszeć. Ja naprawdę wiem, jak ta sprawa wygląda no, z tej drugiej strony. Dlatego tak mocno apeluję o to, ażebyśmy się szczepili i nie wierzyli tym bredniom wszystkim, które twierdzą, że to są jakieś, nie wiem, już nawet nie chcę tych bredni powtarzać na antenie radia. Natomiast naprawdę w tej chwili nawet jedna dawka szczepionki może uratować przed ciężkim przebiegiem COVID-u, przed respiratorem. A wiadomo, czym kończył się w trzeciej fali respirator. A ta jedna dawka będzie możliwa właśnie do jakby pobrania w tych 10 miejscach na mapie Opolszczyzny, w parafiach Opole, Prudnik, Nysa, Klucz, Borkolesno, Kietrzy, Strzelce Opolskie, Krepkowice i Kędzierzyn-Koźle. Szczegóły też na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Panie Wojewodo, 1 sierpnia, kolejna rocznica, 77. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No, w COVID-zie różnie to bywało z uroczystościami, ale decydujemy się na to, żeby no, powstańców trzeba upamiętniać. Powstańców trzeba upamiętniać. Oczywiście my dochowujemy pewnych restrykcji reżimu covidowego, a więc będzie dystans, będą w kościele maseczki, ale będzie też no, takie spotkanie, bo tego spotkania brakowało przy różnego rodzaju uroczystościach, upamiętnieniu różnych zdarzeń, a to zdarzenie jest no, jednym z ważniejszych wśród wielu, wielu, wielu rocznic. My współorganizujemy tą uroczystość wspólnie z Opolskim Oddziałem Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No, godna oprawa, wojskowa oprawa, orkiestra górnicza z Góraszczy. W związku z tym no, spodziewamy się tego, że naprawdę święto wyjdzie, wypadnie dostojnie. Mamy do już w tej chwili, ponieważ ja jako wojewoda zapraszałem i premiera, i panią marszałek na te uroczystości. No niestety ze względu na uroczystości centralne warszawskie, tam będą one się odbywały jako główne, a tutaj mamy no, piękne listy, piękne adresy do odczytania właśnie na ZWM-ie w okolicach kościoła przy pomniku na ZWM-ie. Wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć udział w tych uroczystościach, zapraszamy w niedzielę o godzinie 17 do kościoła na ZWM-ie. To 77. rocznica i tych świadków historii, co ważne, jest coraz mniej. Zwłaszcza zapraszam młodzież. Naprawdę, jeżeli macie młodzi ludzie, młodzi przyjaciele, chwilę czasu w tą niedzielę o godzinie 17, jesteście wolni, nie macie żadnych zajęć, jesteście w ogóle w domu, bo to jest czas wakacyjny. Zapraszam, przyjdźcie, posłuchajcie,
się, bo to ważne, żeby nieść pamięć o powstańcach warszawskich. Póki są świadkowie historii, bo potem już pozostaną tylko książki, a to też nie jest to samo. Panie wojewodo, dziękuję serdecznie za spotkanie. Sławomir Kłosowski był z nami, wojewoda opolski. Dziękuję, miłego dnia.